Cześć, witam. Dzisiaj opowiem Wam o dwóch książkach dotyczących tego samego wydarzenia, tej samej tragedii. Będzie to tragedia sterowca Italia skonstruowanego przez Umberto Nobile. A wszystko za sprawą książki tej właśnie, Marka Piercinga pod tytułem N4. N4, czyli Nobile 4. Czwarty sterowiec zaprojektowany przez Umberto Nobile, konstruktora inżyniera włoskiego. Jest to historia, no nie wiem, może mało znana, mnie zupełnie nieznana, dlatego z ciekawością przeczytałam książkę, a Mark Piercing, jak się dowiedziałam, jest freelancerem, czyli takim wolnym strzelcem, dziennikarzem piszącym na zamówienie. No i styl tej książki świadczy o tym właśnie, że jest to pisane na zamówienie, ponieważ na przykład nie ma tutaj bibliografii, a wszystkie informacje czy przypisy są poparte stronami internetowymi. Ale do rzeczy. Italia i Umberto Nobile to jest kolejna faza badań czy konstrukcji sterowców na początku XX wieku. Ludzie zafascynowali się tym sposobem latania, no i chcieli wykorzystać te pojazdy również do badania biegunów północnego i południowego. Norweski badacz, czyli Roald Amundsen, zapragnął przefrunąć właśnie za pomocą sterowca, przelecieć nad biegunem północnym i to mu się udało. Bardzo duża część tej książki to jest właśnie opis tej wyprawy Amundsena, tej szczęśliwej okrzyczanej wielkim wydarzeniem przez cały świat wyprawy. W sterowcu Norge, oprócz wielu członków załogi, przebywał też konstruktor, czyli Nobile, i kierownik tej wyprawy, czyli Amundsen. I oni byli sprawcami właśnie tej ówczesnej sensacji. Oto oni na górze Nobile, na górze Amundsen, a na dole Nobile z pieskiem. Ten piesek miał na imię Titina i Nobile zabierał go na każdą wyprawę, na każdy lot. Denerwowało to Amundsena, a obaj mieli bardzo wybuchowe i rozbudowane ego, także na pokładzie Norge dochodziło niemal do rękoczynów. Ale zakończyła się ona sukcesem, więc Amundsen był bardzo zadowolony. Freelancerski styl autora możemy poznać również po tym, że zamieszcza w książce wiele anegdot, ciekawostek, na przykład taką, że kiedy lot Norge zakończył się sukcesem, Nobile odbywał podróże do krajów właściwie na całym świecie. Między innymi został zaproszony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do Białego Domu. I tam Titina zrobiła kupę na dywan prezydencki. Titina również była karmiona cukrem i podczas wyprawy Italia na biegunie północnym po raz pierwszy spróbowała mięsa. Takie oto ciekawostki w tej książce możecie znaleźć. Ale wracam wreszcie do Italii. Otóż sterowiec Italia wyruszył w kwietniu 1928 roku z Włoch, z Italii, no i frunął do Norwegii, żeby tam rozpocząć swój właściwy lot. Podczas tego frunięcia znalazł się w samym centrum wielkiej, ogromnej burzy śnieżnej. Nobile stracił właściwie poczucie kierunku i dopiero dzięki rozgłośni radiowej w Katowicach ten kierunek odzyskał, ponieważ rozgłośnia w Katowicach zamieszczała co chwilę, przerywając audycję, informacje czy komunikaty meteorologiczne w wielu językach. Dzięki temu Italia odzyskała swój kierunek i kiedy wreszcie ukazała się na niebie nad Katowicami, tysiące mieszkańców tego miasta wyszły, aby podziwiać Italię, która frunęła teraz do Słupska, żeby tam przez 2 tygodnie leczyć się, chciałam powiedzieć. Była tam przez 2 tygodnie naprawiana i dopiero stamtąd
pofrunęła do Norwegii, żeby odbyć właściwy lot. Lot właściwie zakończył się sukcesem, bo Nobile wraz ze swoją załogą przelecieli nad biegunem północnym. Do katastrofy doszło w drodze powrotnej w maju 1928 roku, ponieważ warunki atmosferyczne były niesprzyjające i pomimo wyrzucenia balastu ta Italia uderzyła w ziemię, rozłamała się na dwie części, część załogi zginęła, a druga część wraz z Nobilem osiadła na krze, gdzie rozbili namiot i nadawali sygnały radiowe SOS. Rozbili namiot na krze i teraz o tym namiocie autor pisze, był to tak zwany czerwony namiot, ponieważ jeden z członków załogi doszedł do wniosku, że trzeba płótno pokryć czerwoną farbą, wtedy będzie lepiej widoczne dla ekip poszukiwawczych. A po otrzymaniu SOS ekipy poszukiwawcze wyruszyły ze wszystkich stron Europy, z Francji, Włoch oczywiście, Niemiec, a nawet Rosji, tylko nie wziął w tym udziału jeden kraj – Wielka Brytania. Choć miała siły i środki, to nie pomogła szukać Italii, a także Amundsena, który na wieść o tym, że Nobile potrzebuje pomocy, wziął udział w wyprawie poszukiwawczej, podczas której sam zginął. I jego ciała, jego towarzyszy również poszukiwano, szczególnie dwa lodołamacze rosyjskie, największe wtedy w Europie, czyli Krasin i Małygin, poszukiwały właśnie Amundsena. Cała autor pisze o tym, w jaki sposób polityka nałożyła presję na Nobilego. Otóż Mussolini, kiedy usłyszał, że Norwegom się powiodło, natychmiast zapragnął odnieść taki sam sukces. Dlatego skłonił Nobilego do konstrukcji Italii, do tego, żeby wyruszyć właśnie na tę wyprawę. A więc ta wyprawa była uwikłana w politykę również. Nobile i towarzyszący mu koledzy zostali odnalezieni najpierw przez pilota norweskiego, a potem przez statki i zabrani do Italii. I tu Nobile zrobił błąd, bo ten pilot norweski namówił go, aby jako pierwszy dał się uratować, co odebrano jako objaw, no może nie tchórzostwa, ale no właśnie, ponieważ jako kapitan powinien troszczyć się przede wszystkim o załogę, a nie o siebie. Miało to ogromne reperkusje dla Nobilego w całym świecie. Prasa o tym pisała. Pisze o tym również ten autor. W wyprawie poszukiwawczej, poszukującej Nobilego i Amundsena brały udział również kobiety, między innymi znana amerykańska milionerka John Boyd, która no, włączyła się do tej wyprawy, a autor, freelancer, nie omieszka nas poinformować, że jej walizki zaprojektował sam Louis Vuitton. Taka to więc jest książka zawierająca informacje historyczne, ale również takie właśnie ciekawostki. No, jest to historia fabularyzowana i kiedy przeczytałam pierwsze zdanie, zaintrygowało mnie ono na tyle, że chciałam czytać dalej i posłuchajcie, jakim to stylem posługuje się autor. Książka pachniała starzyzną. Zanim ją kupiłem, musiała długo leżeć na półce w antykwariacie. Tytuł był zagadkowy. Z Italią na biegun północny. Czym była Italia? Kto wybierał się na biegun północny? Kim był Umberto Nobile? Szukałem zagadki do rozwiązania i ją znalazłem. A więc autor wyjaśnia nam, dlaczego zainteresował się tą wyprawą. Mamy tutaj też mapę szczegółową frunięcia Italii. Ta mapa jest bardzo przydatna, bo możemy sobie wyobrazić, uświadomić, jaką trasę chciał pokonać Nobile. Przy tej okazji jeszcze nadmienię, że sukces Amundsena, ten z Norge,
którym przeleciał nad biegunem, został przysłonięty trochę informacją taką, że nie on pierwszy przeleciał nad biegunem północnym. Pierwszym był Polak, nazywał się Jan Nagórski, który zrobił to już w roku 1914 i była to wyprawa samolotowa. Koniecznie poczytajcie o Janie Nagórskim, bo jest to bardzo, bardzo ciekawa postać. Wracam do stylu autora. Wielki badacz polarny Roald Amundsen stał samotnie na zamarzniętym brzegu Arktyki. Spoglądając w dal, miał 53 lata, lecz wyglądał na 75 i był bankrutem. Taki to jest styl pisania naszego Marka Pissinga. Styl, który nie przypadł do gustu. Jeżeli się spodziewamy takiego reporterskiego, szybkiego opowiadania, to tutaj w tej książce to znajdziemy. Czy polecam? Tak, polecam. Czytajmy tę książkę, bo dzięki niej poznałam w ogóle tę historię i mogłam wtedy przejść do książki drugiej, którą znałam już od bardzo dawna. To jest książka polskiej pisarki Stefanii Sempołowskiej, zatytułowana Na ratunek. Stefania Sempołowska, polska działaczka społeczna, która działała na rzecz praw kobiet w Polsce, a przede wszystkim krzewiła oświatę, żeby ona była dostępna dla wszystkich. Zmarła w czasie II wojny światowej, a tę książkę napisała w roku 1934. I właściwie zaczynają tak samo od historii budowanych tych statków powietrznych, ale tutaj wyczuwa się już rękę pisarki, bo znajdujemy opisy przyrody, na przykład opisy śniegu, które widzieli tych przestrzeni śnieżnych, które widzieli badacze Arktyki ze swoich sterowców. Autorka skupia się na wyprawach statków radzieckich, to znaczy tych lodołamaczy, o których już mówiłam, Krasina i Małygina, ale nie ma tutaj taniej polityki i jakiegoś takiego lakiernictwa czy wobec Rosji i Związku Radzieckiego, nie. Jest to opisane bardzo obiektywnie. Dowiadujemy się o tym, jakimi statkami były te lodołamacze, kto znajdował się na ich pokładzie, kogo szukali, kogo zdołali odnaleźć, jakie trudności napotkali na swojej drodze. Także naprawdę uzupełnia ona to zachodnie widzenie wyprawy o te przeżycia tych członków załogi tych właśnie lodołamaczy. Oczywiście to jest też proza taka fabularna, więc te dialogi zostały przez autorkę wymyślone. Szczególnie dużo miejsca poświęca warunkom, w jakich przyszło Amundsenowi i jego towarzyszom czekać na ocalenie. Między innymi znalazłam tutaj taki fragment. Bryła lodowa, stanowiąca podstawę dla namiotu, miała grubość około 2 metrów, powierzchnią około 50 metrów kwadratowych, 5 na 10, otoczona była wzniesieniem mierzącym 1-2 metry wysokości, co do pewnego stopnia zabezpieczało od wiatru. Otaczające ją olbrzymie pole lodowe, mimo mnóstwa powierzchownych rozpadlin, stanowiło jednak zwartą bryłę. I tam właśnie Amundsen i jego towarzysze postawili swój czerwony namiot. Sempołowska kreuje również postać bohatera. Nie jest nim Nobile. To jest wspaniały rozdział zatytułowany Malmgren. Najtragiczniejszym i najpiękniejszym bohaterem wyprawy Italii był młody uczony Szwed, Finn Malmgren. Finn to imię. Jako 20-letni młodzieniec wyruszył po raz pierwszy w świat biegunowy. Wszedł niejako w służbę żeglugi polarnej w 1922 roku
pod komendą Amundsena na statku Maud. Poznał Arktykę i Antarktydę na wylot i właśnie na 28 rok zaplanował swój ślub. Ale oto Nobile wyruszał w swoją kolejną podróż i Szwed dał się namówić na udział w tej podróży. Niestety zakończyła się ona dla niego tragicznie. Odniósł poważne rany i kiedy zrozumiał, że utrudnia towarzyszom przemieszczanie się, szukanie bezpiecznego miejsca, kazał im siebie zostawić, bo nie chciał ich pozbawić szansy na przeżycie. Bardzo tragiczna i bardzo wzruszająco opisana przez Sępołowską postać. Dwie książki o tej samej wyprawie. Dwie książki o tym samym tragicznym wydarzeniu, ale zupełnie różne. I w stylu pisania, w sposobie widzenia tej tragedii. Jak mówię, tu jest widzenie zachodu Europy na tragedię, a tu wschodu z pozycji Krasina i Małygina, czyli z pozycji rosyjskich poszukiwaczy. Obie książki polecam. Ta jest nowa, więc łatwo ją dostaniecie. A ta z 1934 roku, mój egzemplarz pochodzi z roku 1949 i został wydany przez Książkę i Wiedzę. Więc będzie to pełen obraz, jeżeli przeczytacie jej obie. A kogo bardzo interesuje tematyka biegunowo-arktyczna, no to obie książki polecam. Ja się bardzo interesuję i lubię taką literaturę, ponieważ on dzisiaj już żaden zakątek ziemi nie stanowi dla nikogo tajemnicy. Także obie książki polecam. No i co? Dyskutujmy. Dziękuję. Do zobaczenia.